podręczniki i akcesoria szkolne są coraz chętniej kupowane w sieci. W sieci nie ma kolejek, nie ma czasu, w którym sklep jest zamknięty, nie ma potrzeby dojazdu do tego sklepu, a jednocześnie jest bardzo szeroki wybór i łatwość znalezienia tam rzeczy. O czym należy pamiętać, to średni czas dostawy w sieci to 2-3 dni. Warto zamówić nasze rzeczy wcześniej, na przykład 2-3 tygodnie nawet wcześniej, żeby dzieciaki poszły do szkoły już z pełnym tornistrem. Abyśmy byli zadowoleni z zakupów, warto zwrócić uwagę, czy nasz sklep jest bezpieczny. Aby to ocenić, musimy wiedzieć, z kim zawieramy umowę. Najczęściej znajdziemy te informacje w regulaminie. Warto też sprawdzić, czy sklep istnieje, czyli sprawdzić na przykład dane rejestracyjne sklepu w KRS-ie. Możemy zaglądnąć do regulaminu, do odstąpienia od umowy, czy te informacje są dla nas zrozumiałe. Jako dodatek możemy sprawdzić opinię o sklepie. Będziemy wiedzieli, czy sklep wywiązuje się z obietnic. Idealnym dopełnieniem są oczywiście znaki jakości, takie jak na przykład Trusted Shops, który oferuje ochronę kupującego, więc możemy czuć się bezpiecznie. Nie musimy się obawiać zakupów w internecie. W sieci mamy swoje prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli tenisówki są za małe albo podręcznik jest zły, możemy od daty otrzymania towaru w ciągu 14 dni zgłosić, że chcemy odstąpić od umowy. Następnie mamy 14 dni na odesłanie towaru do sklepu. Na pewno otrzymamy całą kwotę wpłaconą z powrotem.